Witajcie, dzień dobry. Spotykamy się w kolejnym poradniku. Słuchajcie, dzisiejszy temacik będzie dotyczył analizy naszego paliwa, czyli tego, co mamy w zbiorniku, czyli temat bardzo często poruszany, czy przy stole, czy przy forach, czy przy mechanikach, czy wśród mechaników, czy właścicieli ogólnie diesli, co nie da się ukryć, że benzyniaków również, ale generalnie nie obgadujemy tematu, tylko skupiamy się na czym? Skupiamy się na sytuacji takiej, by zdemontować filtr paliwa i zrobić oględziny, co w takim filtrze zostało zgromadzone. Dlaczego? Może się zdarzyć kiedykolwiek sytuacja tego typu, że nasz samochód zacznie szwankować, mieć problemy na przykład z odpalaniem, problemy z typową spiralką migającą, trybem awaryjnym, bądź ogólnie problemy powodujące przysłowiowe wypadanie zapłonu, czy ogólnie zauważymy, że z naszym pojazdem coś zaczyna się niepokojącego dziać i są podejrzenia, że coś może być z układem paliwowym. I bardzo często, gęsto właśnie powodem są rzeczy, które znajdują się w naszym filtrze paliwa. Tak jak tutaj widzicie, filterek paliwa siedzi sobie tam. Więc żeby go zdemontować, należy w tym przypadku tutaj tego pojazdu akurat zdemontować filtr powietrza, zdemontować tą rurę, która jest od kolektora ssącego, która przychodzi do turbiny. I dostać się dalej. Oczywiście wiadomo, że opiłki nie zawsze są powodem tego, że coś się zaczyna dziać. Jest to jeden z czynników, który ma bardzo duży wpływ na żywotność naszego układu, na pracę naszego układu. I nie zawsze ten problem pochodzi z pompy paliwowej, bo może się zdarzyć równie dobrze, że my zatankując paliwo w CPN-ie, zatankujemy już właśnie jakieś nieczystości, bo ktoś nie dbał o dystrybutory, o zbiorniki i tak dalej, ale tego tematu dzisiaj nie poruszamy, bo nie ma takiej konieczności. Generalnie skupiamy się na tym, jak sprawdzić to paliwo, jak dowiedzieć się, co mamy w baku. Także ja biorę się za zdemontowanie filtra i spotykamy się później. Będę pokazywał, co robimy i jak to sprawdzić. Do zobaczenia. No i okej, więc tak, spotykamy się już ponownie. Filtr jest wyjęty. Proszę bardzo, można by było teoretycznie odkręcić te dwie śruby, tutaj te, które się znajdują, ale od dołu jest czujnik zamontowany i co by sobie tego nie oberwać, no niestety pasuje wyjąć całą tą podstawę, tak jak ją widzicie tutaj. O, dokładnie tak. No i teraz rzecz taka, do zabiegu potrzebny jest najlepiej słoik, dowolny, byle czysty, byle nie było na dnie niczego, wyczyszczony, wydmuchany, wyfuchany. No i tak, broń Boże, pod żadnym pozorem pamiętajcie, nie tniemy filtra. Spotkałem już osoby, które rozcinają filtr, nie robimy takiej głupoty. Co musimy zrobić? Musimy filtr wybełtać, czyli wymieszać go. Następnie tą dziurą, którą paliwo wpada, czyli tą tutaj, wylewamy paliwo do słoika. Leci co prawda dwoma dziurami. Jak nam wyleci troszkę paliwa, ponownie musimy zrobić zabieg wymieszania, bo inaczej się nie dowiemy, czy są opiłki. Taka sama procedura co chwilę. Także nie musimy odkręcać na dole czujnika. Bo jest tam sprawa, że tą dziurą, którą coś wleciało, tą dziurą powinno wylecieć. Chyba że coś filtr wyłapie wewnątrz na dnie. No i ponownie
Jeszcze raz zrobię to samo. To jest metoda, która się sprawdza w każdym przypadku. Wielokrotnie testowane. Całego słoika myślę, że nie ma sensu zlewać. Choć mieści się tego paliwa w tym filtrze dużo, ale paliwo jest tanie, więc możemy sobie na to pozwolić. No i teraz zobaczcie. Już widać śmieć. Słoiczek był czyściuteńki. Zobaczcie. Ale żebyśmy się mogli przekonać, będziemy musieli uderzyć do pomieszczenia i zrobić oględziny latarką bądź światłem z kamery, świecąc na dno, i będziemy widzieli, co tam się dzieje. Nim wejdziemy do pomieszczenia, żeby faktycznie zdiagnozować, chciałem Wam pokazać jedną rzecz, którą w tym momencie widzicie. Nie użyłem żadnych efektów specjalnych, bo byłaby to istna głupota. Od razu powiem, rzecz jest jaka. W tym pojeździe bak czyszczony był jakieś 30 tysięcy kilometrów temu. Jak wiecie bardzo dobrze, oglądając początek filmu, wiecie, ile przejechał filtr paliwa. A teraz zobaczcie sobie jedną rzecz. Celowo użyłem białej podkładki, żeby widać było różnicę tego, co w tym momencie widzimy. Nie wiem, czy to tak dokładnie będzie widać, ale spójrzcie sobie do środka. Chyba mam włączoną lampę, więc ją wyłączę, żeby się nam światełko nie odbijało. To jest właśnie to, na czym my jeździmy. Zaraz może Wam to pokażę, żeby to widać było. Spójrzcie, co jest na dnie, czyli to coś zostało zatankowane gdzieś na stacjach, ogólnie w Polsce, więc nie będę mówił, gdzie jeżdżę, gdzie tankuję. Ogólnie jest to paliwo kupowane tylko i wyłącznie w polskim kraju. Tak to właśnie wygląda. Tak jak widzicie, w tym momencie jest ciemniejsze tło, jest to ciemniejsze. Niemniej jednak, jeżeli zrobię to samo, kładąc podkładkę białą, jeżeli tylko wiatr nie zmuchnie, celowo nie ruszam tego, żebyście mogli zobaczyć, co tak naprawdę tankujemy w stacjach CPN. Dobra, przechodzę do pomieszczenia, idę, poprzekładam wszystko i oglądamy, czy w środku będzie widać jakieś opiłki, czy nie. Także za chwilkę zobaczymy się ponownie. I spotykamy się już ponownie. Nie regulujcie monitorów, wszystko jest w porządku. Chciałem Wam pokazać, że u mnie faktycznie w tym momencie jest ciemno. Odpalamy lampę i próbujemy wniknąć w głąb, czy coś będzie widać. Dla dobra sprawy możemy użyć dowolnej latarki, którą zamontujemy gdzieś od boku, tylko tak, żeby nas nie oślepiała, i sobie zerkamy. I tak jak już Wam powiedzieć muszę na dzień dobry, o, dokładnie w tym miejscu, kurczę, nie uda mi się to tak niefortunnie, nieprofesjonalnie palcem pokazywać, użyję czegokolwiek, tu w tym miejscu na ekranie, tu w tym miejscu, tu i tu, są opiłki, które pochodzą na 1000% nie z pompy paliwowej, ponieważ pompa CP paliwowa, wierzcie mi, naprawdę prawie rzadko opiłkuje, natomiast te opiłki, które są, one wyglądają na kolor żółty i już wiadomo, że one będą pochodziły z pompki wstępnej. Także widzicie, w ten sposób, może mi się to uda jeszcze przybliżyć bardziej. Spróbujemy z lampy zewnętrznej zrezygnować. Zobaczcie, bez lampy zewnętrznej, niestety świecąc od góry w lustro, widzimy tylko i wyłącznie lustro.
Natomiast nam zależy na tym, żeby oświetlić to, co jest na dnie. A naczynie, jak wiecie, było czyste. Pokazywałem, że jest czyste. Zobaczcie, żeby to nie było, że to są jakieś tam efekty. Nie wiem, czy to na nagraniu faktycznie dobrze widać. Niemniej jednak, niestety, ale pompka wstępna zaczęła obsypywać sobie opiłkami, ale nie zmienia postaci rzeczy takiej, że cały ten brud, który widzicie dookoła, to czarne pole, pochodzi tylko i wyłącznie z tego, co zostało zatankowane. O, w tym momencie widzicie, co jest na dnie, jak jest to ładnie oświetlone. Nie wiem, czy uda mi się naczynie postawić, żeby sobie stało. O. Spróbujemy wykorzystać to bez lampy. Nie ma żadnych efektów. 18 tysięcy pojazd przejechał. I ten cały szlam znajduje się w filtrze paliwa. Tylko, że musicie wiedzieć sobie jedną sprawę. To, co w tym momencie widzicie, to nie jest do końca to, co pochodzi z całego filtra. Ponieważ z filtra wiadomo, że nie uda się wszystkiego paliwa zlać, nie da się niestety wydobyć. Także jeszcze raz powtórzę, ci co nie oglądali uważnie, nie róbcie zabiegów typu rozcinanie filtra paliwa. Jest to istna głupota. Wiem, że są tacy, bo wielokrotnie do mnie pisali, rozcięli na przykład szlifierką filtr paliwa i szukali opiłku w środku, ale stwierdzili, że opiłkami został filtr zasypany od szlifowania. Cieszcie się, że nic się nie wydarzyło. Także pamiętajcie, jeżeli robicie zabieg jakiś z paliwem, i tak robicie na własną odpowiedzialność, żeby nie było, ale niemniej jednak, jeżeli chcecie doglądnąć to, co macie, wylewajcie paliwo z układu, a nie bawcie się w rozcinanie tego filtra. Zobaczymy, co się jeszcze uda włączyć lampę. Czy uda się? No nie, lampa w tym momencie nam nic nie zmieni. Ale tak jak widzicie, cały muł brud. Musicie sobie jeszcze zdawać jedną sprawę. Nie chcę was już trzymać i blokować. Kiedy najczęściej pompa się sypie? Otóż pompka się sypie wtedy, gdy filtr paliwa jest zapchany. Jeżeli filtr paliwa jest zapchany, to pompka wstępna niestety nie ma możliwości, jeżeli jest zamontowana w baku, pchnąć paliwo z łatwością do układu pompy wysokiego ciśnienia, więc ona dusi z całą siłą, ile tylko może, w ten sposób wycierając swoje klatki, a jeżeli jest pompa wstępna zamontowana, czyli pompka niskiego ciśnienia zamontowana w pompie wysokiego ciśnienia, to ona ciągnie na siłę, czyli na przykład jest to taka pompa, jak jest pompa często Delphiego, na przykład z grupy Forda, czy Suzuki, czy Mercedesa, która ciągnie to paliwo bardzo mocno, zasysając, można powiedzieć, wszystkie węże po drodze, tylko dlatego, że filtr jest zapchany, bo ktoś go zaniedbał. I w ten sposób najczęściej właśnie pojawia się to sypiące się ustrojstwo, które pochodzi w bardzo wielu przypadkach tylko i wyłącznie z pompki wstępnej. Choć nie da się ukryć, że jeżeli zobaczycie ten brud, wierzcie mi, to nie jest brud, który wypłynął z wtrysków, to nie jest brud, który wypłynął z pompy wysokiego ciśnienia, tylko i wyłącznie z baku. Natomiast jeżeli bak jest wyczyszczony, więc nie wierzę, że po 30 tysiącach, choć zrobię sobie wgląd i wam to pokażę, że bak faktycznie pewnie będzie czysty, ale jeżeli takie coś jest tankowane na stacjach, no to niestety wierzcie mi, że obawiam się, że to samo może być i w baku. No i wiadomo, z czasem będzie zapychało filtr. Także póki co dbajcie o filtry. I dziwnym trafem jest taka sytuacja, że kupując samochód z zachodu, samochód przejedzie 200-300 tysięcy. No, 400 tysięcy myślę, że mało kto tam jeździ, ale przyjmijmy założenie, ktoś przejeździł 200 tysięcy samochodem, sprzedał do Polski, nagle samochód po 30 tysiącach, 20, odmówił, za nie mógł. Dlaczego? Ciężko powiedzieć, przecież paliwa mamy bardzo dobre w Europie. Samochodom smakuje to nasze paliwo, bo palą go więcej. No i to jest właśnie dziwne, nie? W Polsce samochody palą więcej paliwa, dlatego że jest bardzo dobre pewnie smakowo. Im smakuje i dlatego pali więcej, nie? Tak to właśnie wygląda. A reszta to, co są zanieczyszczenia, to przecież gromadzą się tylko i wyłącznie w naszym filtrze
układzie paliwowym. Także póki co, na razie, trzymajcie się, do zobaczenia w następnym filmie. Nie dajcie się przede wszystkim naciąć na jakieś tam niepotrzebne naprawy. Prosta, szybka, krótka analiza już Wam pozwoli ustalić, że macie problem. Niemniej jednak te opiłki, od razu powiem, żeby nie było, bo powiedziałem, że są opiłki z pompki wstępnej, to nie są opiłki, którymi można by było się w tym momencie załamać. Tyle, taka liczba opiłków, wierzcie mi, że jest niczym tak naprawdę. Mogła zostać również zatankowana w jakiejś stacji, bo przecież stacje, wiadomo, że też muszą pompy mieć. Także przyjmijmy założenie, że one pochodzą z pompki wstępnej, to wierzcie mi, że to jest nic, to jest naprawdę nic względem opiłków, które naprawdę mogą zasypać cały ten zbiorniczek, naczynie moje i tak dalej do testowania, które użyliśmy. Tak to właśnie wygląda. Także tutaj w tym przypadku wymiana filtra, za jakiś tam czas wgląd do ewentualnie baku, czy nie ma jakiegoś tam szlamu, mułu. No i cieszymy się dalej naszym dieslem. Także póki co, jak filmik się przyda, łapeczka w górę. Jak subskrypcję sobie klikniecie, będziecie coś tam bieżącego wiedzieli. Póki co, cześć, trzymajcie się, do zobaczenia, hej.